Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu Fast 3. Dziś nowe studio. Zajebiste studio, naprawdę jest tutaj przyjemnie. Studio polowe, tak. Ale jakże przyjemnie. Tutaj się siedzi w towarzystwie takiego przystępu, jakim jest Maciej Turski, który dzisiaj za mną poprowadzi takiego Fast ciastka, 3. jakim jest Ulfik. A dzisiaj grubo rzeczy, dużo naprawdę do roboty. Tak jest. 12 walk w karcie Fame Reborn. Naprawdę dziwne, różne zestawienia, także trzeba brać się do roboty. Więc lecimy do pierwszej walki, moi drodzy. A pierwszą walką jest Tomasz Zadyma Gromadzki kontra Marcin Polisz Zombie Wrzosek. Kursy 2,85 na Tomka Zadymę, 1,33 na Polisz Zombie Wrzoska. Zdecydowanym faworytem jest tutaj Marcin Wrzosek. I to jest trochę zaskakujące, przynajmniej moim zdaniem, bo wiadomo, doświadczenie w Fejmie dosyć spore ma Marcin, natomiast to są formuły uderzane, a więc jeśli chodzi o K1 na małe rękawice, to wydaje się, że większy background, jeśli chodzi o umiejętności, ma Tomek Zadyma Gromadzki, bo to jest gość, który bił się i na gołe pięści, a więc Gromdzie, tak jest. Tak, w małych rękawicach, no i gość, który w sportach uderzanych, czyli kopnięcia i uderzenia, ma doświadczenie olbrzymie, gigantyczne, także no te kursy, szczerze powiedziawszy, nie wiem, z czego wynikają, jestem trochę zaskoczony, bo tym bardziej, że Zadyma nawet w Fejmie nie przegrywał swoich pojedynków, ma dwie wygrane, jeden remis. No i to z zawodnikami, którzy, wiesz, są faktycznie naprawdę poziom umiejętnościami dosyć wysoko, ale jeśli ja miał postawić pieniądze, ja bym postawił na Marcina Wrzoska. Myślę, że tutaj jednak doświadczenie stujeczka. On miał ostatnie walki w K1, więc myślę, że tutaj Marcin Wrzosek pyknie to. To ja idę w drugą stronę, bo jeśli patrzeć na kursy, to zbyt duże ryzyko jest z kursem na Marcina. Wydaje mi się, że jest za mało do ugrania przy takim becie. Mhm. I ja bym poszedł w drugą stronę i nawet gdzieś dodać z paroma niższymi kursami Tomka Zadymę Gromadzkiego wygrywającego w tym starciu otwarcia. Kurs 2,85 to jest kurs interesujący. Także pierwszy split. Tutaj się nie zgadzamy. Nie zgadzamy się, ale jak będzie jutro, to zobaczycie, przechodzimy do kolejnej walki. Druga walka to walka Gołciar. Iga Kozińska kontra Weronika Malinowska. Miały one już jedną walkę w błocie, którą wygrała Malinowsko. Ale teraz walka już w oktagonie, gdzie będzie sędzia, w K1. No kurczę, ciekawe zestawienie. Po tarczach, po dzisiejszym media treningu, ja widziałem, że Weronika Malinowska naprawdę coś potrafi. Tak, i dla mnie jest zdecydowaną faworytką. Przewaga warunków fizycznych też uderzała zdecydowanie bardziej eksplozywnie na tym media treningu i pomimo, że nie wiemy nic o umiejętnościach tak naprawdę, jeśli chodzi o całokształt dwóch pań, bo to są debiutantki i też nie wiadomo, jak udźwigną stres, to zdecydowanie lepiej wyglądała Weronika Malinowska, natomiast kurs na Weronikę jest bardzo niski, bo to jest 1,18. No nie podbije ci to kuponu zbytnio. Wiadomo, że to są debiutantki, natomiast ale mamy tutaj postawić typowo zwycięzcę, więc Malinowska, natomiast ja bym zerknął na liczbę rund. I czy jest możliwość postawienia na przykład poniżej 1,5 rundy i tam jest kursik 2,65. Wydaje mi się, że stres zostanie udźwignięty tylko przez jedną z bohaterek i to się zakończy, myślę, że szybko na korzyść Weroniki Malinowskiej. Okej, czyli tutaj 2-0 dla Weroniki Malinowskiej. Przechodzimy do walki trzeciej, moi drodzy. Trzecia walka, Jakub Guzik-Szymański kontra Adam Security. I proszę Państwa, to jest zestawienie, które warto było obstawiać na samym początku, kiedy kursy się pojawiały, bo kurs na Guzika wynosił prawie 4-0, było chyba 3,95 w piku, no. Potem spadało 3,75, aktualnie kurs 1,55. Na Guzika, tak jest 1,55. Także te kursy się odwróciły o 180 stopni i uważam, że nie przez przypadek. Nie przez przypadek i po media treningu było raczej widać, że Adam Security po tym też, co on wstawiał do internetu, to widać, że raczej tam większego doświadczenia ze sportem uderzanym on raczej nie ma. Adam również, jeśli chodzi o jego formę, na Instagramie wygląda ona dobrze, jednak na żywo taki trochę Roblox. Tak jest. I mój typ, nawet patrząc na to, jak wyglądał 5 lat temu Guzik podczas Gali Fame 1 w walce z Boxdelem, był agresywny, szukał swoich szans, nie bał się przyjmować ciosów, przejmował nawet momentami inicjatywę w tym pojedynku. Adam wygląda mi na typa, który po pierwszym czasie może po prostu pożegnać się z tym pojedynkiem, dlatego wydaje mi się, że Guzik i tutaj ja na pewno... Ja też stawiam na Guzika i ja też stawiam dlatego, że tutaj jest kwestia, że Guzik już walczył. On wie, jak to jest wyjść do oktagonu, on wie, że jaka jest presja ludzi. Ja wiem, że to było 5 lat temu, ale on już to przeżył, a Adam pierwszy raz może się zetknąć, że jest 10 koła ludzi, to go może przytłoczyć. Wiesz co, ja mam wrażenie, że Adam do tej pory nie wie, co tu robi. Jeszcze tak
jeszcze nie jest świadomy w 100%. Tak, a tłumacz jutro... też nie wiem, czy dobrze tak. tłumaczy do końca. A jutro przyjdzie pełna weryfikacja i ta weryfikacja, mam wrażenie, że dla Adama będzie brutalna i przewiduje zwycięstwo Guzika. I przewiduje zwycięstwo Guzika przez knockout, czyli... Ja przewiduję w pierwszej rundzie zwycięstwo. No, czyli ten kurs już by rósł bardzo wysoko, bo kurs na zwycięstwo w pierwszej rundzie Guzika to jest 3,35 na ten moment, także to jest kurs interesujący. Tutaj chyba jesteśmy zgodni. Guzik. Tak jest, Guzik 2-0 i przechodzimy do walki czwartej. A walka czwarta to Jakub Maślanka kontra Grzegorz Grek-Gancewski. Dwóch debiutantów. Niewiele wiemy, jeśli chodzi o ich umiejętności. Dosyć enigmatycznie dzisiaj na media treningu. Przypominamy, to jest formuła MMA. Tak. Parteru żaden z nich nie pokazał. Właśnie. I to uważam, że to jest tajemnica przygotowana przez Grega. Też tak myślę. On musiał wypełnić limit wagowy, a więc ta dysproporcja warunków będzie, jeśli chodzi o kilogramy. Ale mimo wszystko ja stawiam na Grega, bo jest zbyt pewny siebie jak na debiutanta. Dawał sobie nieźle radę przed kamerami i mam wrażenie, że musi mieć jakiegoś asa w rękawie, a tym asem w rękawie będą umiejętności. Dlatego tutaj również myślę, Greg. Że nasza gwiazda z Twittera jak najbardziej tutaj wygra tą walkę 2-0, a kurs 2,20, czyli większy kurs na Grega niż na Maślankę, bo 1,55 na Maślankę i tutaj zgodni 2-0 możemy przejść do bardzo, kolejnej walki. Tak jest. A kolejną walką jest Natalia Nawcia-Korgol kontra Elizabeth Lizzie Unruh. No i tutaj jedyny znak zapytania, jeśli miałbym jakikolwiek postawić, który może budzić jakiekolwiek wątpliwości, to jest presja, z jaką aktualnie mierzy się Lizzie. Bo jeśli chodzi o umiejętności, jeśli chodzi o warunki fizyczne, no to tutaj Lizzie jest bardziej doświadczona, wyglądała w drugiej walce już naprawdę dobrze, miała możliwość zakończenia tego pojedynku przed czasem z Nanami. Ostatecznie decyzja, natomiast to był pojedynek, w którym wyglądała już zdecydowanie lepiej niż w pierwszej dużo walce. Dużo kików tam szło, no tam właśnie, była dobra walka. I ja mam wrażenie, że jeśli chodzi o przepaść, jeśli chodzi o same umiejętności, będzie na korzyść Lizzie, także tutaj jeśli miałbym wskazać typ na zwycięstwo, to zdecydowanie Lizzie. Też mi się tak wydaje, że tutaj Lizzie wygra tą walkę. Jednak pytanie, no ona generalnie dźwigała już hejt na swoją osobę bardzo, bardzo duży, więc myślę, że tutaj to, co się dzieje teraz, to tak naprawdę dla niej jest pikuś. O tak. Tak, myślę, że... Myślę, że akurat ona to szczepuje i raczej nie wydaje się osobą, która by się przejmowała takim czymś, więc myślę, że dźwignie to psychicznie i tak wygra tą walkę, więc 2-0 Lizzie w tym zestawieniu i możemy przejść do walki w boksie, w której zmierzy się Dominik Zadora kontra Michał Wampir Pasternak. I najchętniej bym tej walki nie ruszał, szczerze powiedziawszy, bo to jest pojedynek, w którym mamy dużą dysproporcję, jeśli chodzi o warunki fizyczne na korzyść Pasternaka. Natomiast jeśli chodzi o umiejętności czysto strajkerskie, to wydaje się, że tutaj przewagę powinien mieć Dominik Zadora. No to jest gość, który w formułach uderzanych nie naprawdę sięgał. Nie był mistrz świata w K1 czasem? Puchar świata, zdobywca Pucharu Świata, mistrz, jeśli chodzi o K1, organizacji ISKA, organizacji FEN, organizacji DSF, wielokrotny medalista mistrzostw Polski, także tych tytułów na jego koncie jest sporo, ale Dominik świetnie kopie. Tutaj tych Dominik kopnięć jest znany nie będzie. Ze swoich low-kicków. I tutaj tych kopnięć nie będzie, dlatego tutaj jest troszeczkę znak zapytania, jak na te małe rękawice będzie wyglądał, ale wiemy, że wygrywał na przykład z Kasiuszem przecież w boksie i wyglądał tam fantastycznie. Ale Michał Pasternak jest zawodnikiem sprytnym, walczącym metodycznie w tych małych rękawicach, będzie miał przewagę warunków fizycznych, także wydaje mi się, że przyjąć będzie mógł. Dodatkowo jak zacznie męczyć rywala, a mam wrażenie, że to będzie jego metoda na ten pojedynek, to może przechylić szale na swoją stronę. Jest też zawodnikiem wytrzymałym, potrafi przeciągnąć te pojedynki na głęboką wodę. Jest zagwozdka, natomiast no, ten gabaryt przy walkach sportowych może robić różnicę, dlatego kurczę, no dobra, postawię na pastę, na Wampira. Ja również stawię na pastę, ale uważam, że Dominik Zadora musi po walce z Alanem Kwiecińskim coś udowodnić przede wszystkim sobie, bo przegrał walkę, którą tak naprawdę wszyscy obstawiali, że on wygra. Tylko, że to była formuła MMA. On nie miał tego parteru, przegrywał przez poddanie, sam wskakując praktycznie i dając tę głowę do gilotyny Alanowi. No ale myślę, że po tej walce musi sobie coś udowodnić, że on jednak faktycznie w fejmie jest, żeby wygrywać. Ale mimo wszystko Wampir zatrzyma go i 2-0 Wampir w tym zestawieniu, tak moi drodzy. Zostajemy przy Wampirze. Moi drodzy, właśnie obstawiliśmy 6 walk. Półmetek obstawiania, także jest ważny komunikat. Jest bardzo ważny komunikat. Na kolejne 6 walk zapraszamy Was na kanał BetKick Polska, gdzie będziecie mogli zobaczyć dalsze nasze typy. I to w sumie koniec komunikatu. Bang! Trzymajcie się, kurwa, na razie!